Nie pomyliliśmy się. Istnieje zapotrzebowanie w środowisku samorządowym na dyskusję o dojrzałym public relations. Widząc reakcje na kwestie, które poruszałem w wykładach, na kwestie medialnego spinu, nakręcania informacji, na kwestie zapobiegania kryzysowi i zarządzania kryzysem, widać, że to jest ten temat, o którym należy mówić i który powinien być podstawowym tematem w rozmowie z samorządowcem. W skrócie wygląda to w ten sposób. Na ile jesteś w stanie kształtować swój wizerunek, na ile jest to działalność profesjonalna i na ile jesteś w stanie ten wizerunek wykorzystać jako swego rodzaju tarczę w momencie, kiedy dopadnie cię kryzys. Bo kryzys może dopaść każdego. Ważne jest, żeby kryzys przewidzieć i ważne jest, żeby w tym kryzysie zareagować profesjonalnie. I myślę, że w tej kwestii zrobiliśmy mały kroczek na bardzo długiej drodze dyskutowania o tym problemie i polepszania umiejętności polskich samorządów. Liczę więc, że tę współpracę będziemy kontynuować i że pewne wątki, które ze względu na krótki zakres czasowy musieliśmy tutaj przerwać ze względu na takie nasze, że powiem popularnie, rozmowy niedokończone, musimy dokończyć za rok, a może i wcześniej i może właśnie w Kraśniku.